wyborów komisji dyskutacyjnej. Pani mnie tam wybrały. Przeczytam teraz regulamin wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta. Rada Gminy Wilczęta wybiera ze swego grona przewodniczącego rady spośród radnych obecnych na sesji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego rady jest nieograniczona, przy czym każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym, grupie radnych oraz klubom radnych. W przypadku więcej niż jednego kandydata głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść karta do głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta w dniu 23 listopada 2018 roku oraz umieszczone w przypadku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów, a przed nazwiskami z lewej strony jednakowej wielkości kratki. Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę Gminy nazwisk radnych, którzy kandydują na przewodniczącego rady i rozdaje je radnym. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Wilczęta oraz zawierają pouczenie o sposobie głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce z lewej strony nazwiska osoby, którą wskazuje na przewodniczącego rady. Jeżeli radny postawi znak X przy nazwiskach dwóch lub większej liczby kandydatów, głos taki będzie nieważny. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X przy żadnym nazwisku kandydatów, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią Rady Gminy Wilczęta oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. W przypadku kandydowania na przewodniczącego rady i jednego radnego, tak jak u nas, głosowanie odbywa się także za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść. Karta do głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta w dniu 23 listopada 2018 roku oraz umieszczeniu nazwiska i imion kandydata. Obok nazwiska z lewej strony znajduje się dwie jednakowej wielkości kratki. Jedna przed wyrazem tak, druga przed wyrazem nie. Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę Gminy nazwiska radnego, który kandyduje na przewodniczącego rady i rozdaje je radnym. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Wilczęta oraz zawierają pouczenie o sposobie głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przed wyrazem tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce przed wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce przed wyrazem tak, jak i w kratce przed wyrazem nie, jego głos uważa się za nieważny. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X w kratce przed wyrazem tak, ani w kratce przed wyrazem nie, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią Rady Gminy Wilczęta oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. Głosowanie odbywa się podczas sesji poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska i imienia radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej taką ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu z zastrzeżeniem ustawy 3. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w niej udział co najmniej 8 radnych zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli na przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta kandydować więcej niż dwóch kandydatów i żaden nie uzyskał liczby głosów, o której mowa w ustępie 1, głosowanie należy powtórzyć. Powtórne głosowanie przeprowadza się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. W protokole komisja skrutacyjna określa liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów lub jednego kandydata, liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego wyboru zgodnie z paragrafem 5 regulaminu, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydatów, kandydata, liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata, stwierdza wynik wyborów, to znaczy, czy któryś kandydat uzyskał wystarczającą ilość głosów, o których mowa w ustępie trzecim. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzania protokołu. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Tak. Czy są uwagi? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy w wersji przedstawionej przez komisję skrutacyjną? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że regulamin głosowania wyboru przewodniczącego Rady został przyjęty. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę.